Derby Limburgii w holenderskiej Eerste Divisie. Wejwej Venlo podejmuje Rodę Kerkrade. Informacje o cenach biletów, jak dojechać na stadion oraz dlaczego wyproszono mnie ze stadionu przed pierwszym gwizdkiem podam na końcu filmu. A teraz przenieśmy się na stadion. Wasze zdrowie i życzę miłego oglądania. Cena biletu to 25 euro. Pojemność stadionu 8000 krzesełek. Przed stadionem znajduje się parking, jednakże nie mogłem zakupić biletu ani na stronie klubowej, ani przy parkingu. Auto zaparkowałem na ulicy niecały kilometr od stadionu. Koszulka klubowa kosztuje 75 euro, za pamiątkowy szalik zapłaciłem 15 euro.
W sklepie klubowym znajduje się także mini muzeum, w którym oprócz starych koszulek znajduje się zdobyty w 1959 roku Puchar Holandii. Ceny zimnych napojów oraz przekąsek są widoczne na ekranie. Nauczony doświadczeniem przyjechałem na stadion 2 godziny przed meczem, zakupiłem szalik, a następnie udałem się do bramek wejściowych, których nie było. Wszedłem na stadion, zrobiłem kilka zdjęć oraz nagrałem, jak ochrona przeszukuje sektor ultras. Po około pół godziny podszedł do mnie steward i zapytał się, co tutaj robię, ponieważ stadion jest zamknięty. Odpowiedziałem, że był otwarty, więc wszedłem. Po chwili wszedł kolejny steward i powiedział, że muszę opuścić stadion i wejść na niego jeszcze raz po jego otwarciu. Niby zaostrzone środki bezpieczeństwa na mecz zerbowy, a z drugiej strony każdy może wejść na stadion i wnieść zakazane przedmioty, jeśli pojawi się chwilę wcześniej. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wsparcie kanału poprzez zostawienie komentarzy i lajków oraz subskrypcję tego kanału, co motywuje mnie do odwiedzania kolejnych stadionów i tworzenia kolejnych filmów. Na razie.